mówił o sobie i o tym spotkaniu właśnie w Brukseli, że przywraca on powrót Polski do pełnej obecności w Unii i jest, tu cytuję, posłańcem tej dobrej nowiny w imieniu wszystkich Polek i Polaków. No to są jakieś niebezpieczne bzdury. Co to znaczy do pełnej obecności w Unii? Czyli on przyznaje, że obecność Polski w Unii była upośledzona, a niby dlaczego? Co Unii do tego, kto w Polsce rządzi? Przecież zastrzeżenia te oficjalne dotyczyły nie tego, że my źle uczestniczymy w Unii Europejskiej, tylko dotyczyły spraw wewnętrznych. I tam im się nie podobało, że Ziobro sądami źle zarządza, że złe ustawy przyjmujemy. I można się z tym zgadzać lub nie, ale to nie ma nic wspólnego z uczestniczeniem Polski w Unii Europejskiej. Więc tu sformułowanie Tuska wiele mówi, moim zdaniem. Nie o sytuacji w Polsce, tylko o relacjach między Tuskiem a eurokratami.